Moją gościem jest Dominika Płonka, która jest już momencik w sumie, w tym momencie, gdy rozmawiamy przed premierą Dominiki Danieli. Siemanko. Cześć, dzień dobry. I jeśli nas oglądacie, to widzicie, że usadziliśmy się w trochę innej konfiguracji niż zwykle. Nie bez powodu. Dominika przecież jest z nami tu w zespole czwórki cały czas, ale także tym bardziej miło się z tobą spotkać w takiej trochę innej formie. Nie ja również. Ja właśnie mówię, że bardzo często jak przychodzę do, do tego stołu, to już nie wiem, po której stronie mam siedzieć. Trochę tak jest. I to i to mi tak. wygodnie. W twoim przypadku trochę faktycznie tak jest, no bo już trochę tych wywiadów tu poszło, nie? Moich? Tak. Wydaje mi się, że trzy, jak nie cztery. Być może to jest czwarty. No i cały czas audycja autorska jeszcze. To wiadomo, że to w tamtym studiu obok, ale jednak tu się cały czas dzieją rzeczy. Mm, tak, powiedziałabym, że czuję się już bardzo zadomowiona tutaj w studio. No i wspaniale. Dominika, jeśli mieliśmy epkę, to ono, to było DD i Teraz mhm. mamy Dominikę Danielę. Roz, rozwinięcie. Czy tak. wiesz, przy następnym wydawnictwie dojdzie, nie wiem. Nazwisko dojdzie trzecie imię w nie wiem. <gry> Niestety moje trzecie imię to Halina po mojej babci i nie jest na D, więc moja OCD by nie wytrzymało tego, że to Aj. nie będzie trzy razy D. Był taki koncept, żeby rozszerzyć jeszcze album o Dominika Daniela Deluxe, ale stwierdziliśmy, że bez przesady. Przynajmniej na razie ten plan został wstrzymany. Nigdy nie wiadomo. Um, no, nie mam, nie mam już trzeciego D. Myślę, że następny album to chciałabym tak naprawdę trochę grubą kreską oddzielić. Tak mnie trochę korci, bo jestem w takim fajnym momencie, gdzie już czuję, że. Album idzie sobie w eter i mam znowu wolną głowę do tego, żeby robić nowe rzeczy i czuję, że tym razem zrobię trochę mocniejszy skręt. Ale no wiesz, to by było bardzo ciekawe, gdybyś poszła w zupełnie inną stronę, no bo, no dobra, można powiedzieć, że te inspiracje czy tropy, którymi idziesz między epką a albumem, one się trochę różnią, wiadomo, mhm. minęło trochę czasu, ale to jest spójne, moim tak. zdaniem. I to jest spójne zresztą od samego początku, no bo też nie minęło aż tak dużo czasu, nie? To prawda, wręcz powiedziałabym, że niektóre utwory troszeczkę się przeplatały, że na przykład tekst powstawał dwa lata temu, więc jeszcze w momencie sprzed epki, tak naprawdę. Dlatego też, no, produkcyjnie to też jest ten sam zestaw producentów, więc tutaj brzmienie jest podobne. Myślę, że na pewno to, jaki feedback uzyskałam, bo też bardzo ciężko mi obiektywnie powiedzieć, czym brzmieniowo różnią się utwory z epki versus utwory z płyty. Na pewno wyszłam trochę ze swojej strefy komfortu. Na pewno trochę więcej zaczęłam rapować na tym albumie. Na pewno trochę lepiej jest mi z moim wokalem i to też ludzie mi na to zwracają uwagę, co mi bardzo schlebia, że coraz pewniej się czuję ze śpiewaniem. A poza tym to trzeba sprawdzić. Myślę, że każdy sobie swoje różnice zauważy. Jestem przekonany, że tak, wiesz. Coś, co ja słyszę też, to jest jakość produkcyjna. To mm -hmm. się zmienia z, wraz z rozwojem artysty, artystki, z kim pracujesz, jak te osoby się rozwijają też, nie? Tak, tak. I no to słychać, jak się posłucha posłuchawiasz tych już zupełnie starych kawałków tak, a to... nowych, no to. Wydaje mi się, że też rozwój relacji artysta-producent, że jednak um, utwory, które były na epce typu Najaw, to jest na przykład dosłownie pierwszy utwór, który wyprodukowaliśmy razem z Mironem, więc mm -hmm. tam ja go uwielbiam, ale na pewno tam ta relacja jeszcze nie była na tyle zbudowana versus utwór Wam czy utwór własnym, gdzie nawet tekstowo czułam, że mogę się bardziej otworzyć i że nie będzie mi głupio... No bo wiesz, musisz usiąść we dwójkę mm -hmm. z producentem i zaśpiewać. Czasami no na tej płycie jest dużo intymnych tekstów i to też nie jest takie proste od pierwszego dnia wbić do kogoś do studia i, i mówić o tym, że źle się czujesz, że nie wiem, za kimś tęsknisz o bliskości czy o zdradach na przykład. No ale Mirow to nie jest jedyny producent, z pewnością nie. Tak. No właśnie, więc jest, jest, jest taki trochę... jeden producent, z którym znasz się trochę dłużej. Jest, jest to mój brat Dawid. No z nim tej bariery nie ma praktycznie od początku wiadomo, bo to rodzeństwo, ale też przez to specyfika tej relacji jest inna. Myślę, że jako rodzeństwo mamy trochę mniej barier, też. W kontekście tego, żeby sobie wyrzucić więcej rzeczy, jeżeli coś nam się nie podoba. No ale tutaj współpraca poszła raczej gładko, raczej sporów większych nie było. No dobra, to w tym momencie mamy 12 traków nowych tak. i wiesz, w momencie, gdy no już się znamy trochę, nie? To, to jest debiut w dosyć szczególnych okolicznościach, bo są debiuty i są debiuty, tak? Mhm. Są debiuty osób, które autentycznie dopiero w tym momencie zaczynają, wydają pierwsze rzeczy, kilka pierwszych kawałków. No u ciebie już. Troszeczkę czasu minęło, trochę koncertów tak. jest pograne. Przychodzą do ciebie ludzie i ci mówią, że widzieliście, nie wiem, trzy lata temu, gdzieś i to ich zainspirowało, żeby też coś robić. Mm -hmm. No, to mm -hmm. chyba jest takie trochę w tym momencie, wiesz, tak jak tuż przed premierą płyty, to, to jest moment, w którym czujesz, że no nie wiem, że to ma jakąś taką, trochę napięcia jest przy tym, nie? Jest, na pewno. Yy, nienawidzę tego stwierdzenia, które słyszałam już milion razy od środowiska, że debiutuje się raz i, <śm> i że to ma być jakieś takie jedno wielkie. Yy, wydaje mi się, że też myśląc o znajomych, którzy na przykład są mo moich, nie wiem, o artystkach, które są jeszcze przed swoim debiutem i na przykład trzy lata próbują skończyć płytę i nie mogą, to to jest bardzo blokujące i starałam się nie dać, nie dać sobie wejść za bardzo na głowę z takimi tekstami. Mm, oczywiście, że miałam moment, w którym myślałam, że o, ten album nie jest idealny, bo ja bym teraz to zrobiła inaczej i tamto. I trzeba kompletnie odrzucić, moim zdaniem, na pewnym etapie te wszystkie myśli. Rick Rubin też o tym mówił w swojej słynnej książce, że, żeby skończyć projekt, w pewnym momencie on nigdy nie będzie idealny. Po, trzeba sobie powiedzieć, to jest tyle, kończymy, wydajemy. Yy, I myślę, że też właśnie dzięki temu, że wydaję jeden projekt, mam taki moment, w którym mogę złapać refleksję i stwierdzić właśnie, co chcę inaczej robić w następnym. I to mnie maksymalnie ekscytuje. Myślę, że gdybym tego w debiutu nie wydała, to ciągle kluczyłabym trochę w tych samych y, jakichś schematach myślowych. No to z nowości. Wspomniałaś, że zaczynasz troszeczkę rapować, długo się odżegnywać kompletnie od tego, nie, nie jestem tak. raperką, absolutnie nie, jak raperką jest dziarma. Nie? <laughs> trochę tak. No dobra, <laughs> fakt. Ostatecznie fakt, <laughs> prawda? Ale tutaj ten rap się jednak pojawia. Tak. No właśnie, czyli poszłaś w to. Poszłam w to znowu na pół moim zdaniem, kolokwialnie mówiąc. Bo, A czemu? A czemu <laughs> no bo znowu gwizdka? to nie jest każdy track i się śmieję, że w każdym numerze, jak już za dużo przerapuję, na przykład w D.D. Tricks, to muszę sobie na końcu zrobić jakieś wokalizy, wiesz, muszę się z powrotem Miron to fajnie o tym opowiada, że już jestem na tyle out of my comfort zone, że muszę szybko wrócić do, do jakichś momentów bardziej śpiewanych, żeby z powrotem zebrać tą pewność siebie. Mm. Powiem tak, były takie tematy yy, na moim albu albumie, które po prostu potrzebowały bardziej e, hip-hopowego klimatu i nie wyobrażam sobie o niektórych rzeczach mówić dalej, wiesz, słodko śpiewając, tylko po prostu chciałam coś z siebie tak mocno wyrzucić. No tak, no i to się zdarza nieraz. E, powiedziałaś, Diddy Tricks, e, ja słyszę Interlude, ja słyszę, wiem, House of Domi. Też, tak, no właśnie. Tak. No to, to są traki, w których na pewno to słychać tak. i... Wiesz, no ja myślę, że sobie radzisz całkiem słuchać, że masz osłuch w tym, a co do śpiewania obok rapowania, no wiesz, raperzy i raperki robią to od lat, nie? To można to łączyć. Prawda. Bez problemu. I to wiesz, nie jest takie, że to, to nie jest problem, nie? Że rapujesz utwór, a na sam koniec się pojawia mm -hmm, wokaliza, mm -hmm. tak? Ja nie będę próbował. <laughs> Ale to zrobiłeś, prawie. Przepraszam. Więcej nie będę. <laughs> Więc e, powiedziałbym, że to jest zgodne ze sztuką nadal, nie? Tak, myślę, że też dziewczyn, wśród dziewczyn to jest w ogóle dużo bardziej nat naturalne. Ja ostatnio słyszałam jakąś wypowiedź... Yy, yy, yy. Pakaz z wytwórni, który mówił podczas jakiejś konferencji muzycznej, który mówił o tym, że w polskim rapie przez długi czas to był wstyd zaśpiewać, przez raperów zaśpiewać mm -hmm. refren. Byłam w szoku, bo w ogóle no, ja, ja nie dorastałam na polskim rapie, więc nie, nie, nie wiem za bardzo, jak to było, bo teraz słyszę dużo śpiewu. Mm, więc to ciekawe, że, że tam musiała się też jakaś bariera prze, przełamać. W, w ogóle nie rozumiem tego konceptu, jakby trzymania się jakiejś tam określonej. No to jest sztuka, można, nie, nie ma zasad, tak. Naprawdę? Powiem wszystkim, którzy będą tego słuchać. Możecie mnie zjechać w tym momencie do woli. Mi się wydaje, że nie jestem specjalistą od rapu, ale wydaje mi się, że przy starszym rapie w Polsce było tak, że był pan raper i pani dziewczyna do śpiewania w okay. pewnym momencie. I Mogło tak, tak, być, tak, tak to słychać w wielu przypadkach. Mm -hmm. Chłopaki faktycznie nie śpiewali. Zawsze mm -hmm. to była jakaś koleżanka, jakaś inna artystka. Mm -hmm. No wiesz, kurde, no Cisters, nie? Tak. też śpiewały Ja taką koleżanką raparów. też często jestem. No właśnie. No <ścoughs> Szczególnie na początku swojej drogi. Kiedyś ten I po... bardzo chętnie się dogrywam. Kiedyś jakby. ten podział. Y... Po prostu ludzie nie lubią tego mówienia w ten sposób, ale kiedyś ten podział genderowy był dosyć jasny, uważam. Tak, tak, to, tak. to się zmieniło. I teraz już znowu patrz, chłopaki mogą śpiewać, nie? I jakby już się tego nie wstydzą, to już nie jest niemęskie. Jakieś, tak. Trochę w Polsce mam wrażenie, że kiedyś było takie po, to sobie, poczucie dziwne. Patrz, nie? czy jest taki właśnie przyszła mi mieć tego wymocna, No dawaj. Czy jest taki utwór, gdzie w Polsce, gdzie dziewczyna rapuje, a chłopak śpiewa na jednym utworze? Musiałbym się zastanowić, ale musielibyśmy poszukać, nie wiem, no wśród raperek zresztą, oczywiście, tak? No więc Dziarmy że... zawsze, jeśli już ktoś śpiewa, to ona, nie? No. Jeśli mamy, no nie wiem. To jest dobry nie, pomysł. Za, Trzeba zaklepuję. Trzeba proszę O widzisz? No, jest, to, jest to pomysł. Wiesz, chłopaków paru, który by ci zaśpiewali, się znajdzie. No, Myślę, ja wiesz, z Marcelim Boberem na przykład. No właśnie, sobie coś Frankiem Michałanią, nie? Wiesz, Dokładnie. czemu nie? Ale właśnie nie ma jeszcze takich. Ale nie ma. Ale nie ma. A przynajmniej w tym momencie. Tak nam się wydaje, że tak, nie. Ma. Racja, racja, możemy się, możemy komentarzu... się mylić, Tak. Ale w ogóle, jeśli ktoś to znajdzie, to Piszcie. dajcie nam znać. Dajcie nam Jestem znać. Koniecznie. Bardzo ciekawa. Tylko Polska, scena muzyczna. za granicą to na pewno się coś znajdzie. Tak. Wróćmy do Dominiki Danieli. Pięć singli na 12 utworów to nie jest dużo w dzisiejszych warunkach rynkowych, bo zwykle. Teraz już wiesz, to jest refleksja, która naszła mnie w tym roku przy kilku wydawnictwach, że mhm. wyszło tyle singli, że gdy wyszła już płyta, to. Tak trochę wzruszyłem ramionami, miałem mniejsze napięcie, no bo już całą płytę znałem praktycznie poza, nie wiem, dwoma utworami. Właśnie to jest okropne. Tak. Ja tak miałam na przykład z utworem Księżniczka Beat, który jest moim ulubionym utworem z albumu, dlatego go otwiera. I jeżeli mam mówić, jak, jak chciałabym, żeby brzmiała dalsza Dominika Płonka, to ja chcę, żeby ona brzmiała jak ten utwór Księżniczka Tajbit. No, i ja ten utwór już miałam ready od jakiegoś czasu i po prostu potężnie mnie korciło, żeby go puścić jako single, ale stwierdziłam, że właśnie nie chcę trochę, nie chcę za dużo, chociaż i tak uważam, że pięć singli, miało być ich cztery tak naprawdę i głównie przez moją chorobę przedłużyliśmy ten okres promo i singlowania o, o utwór własnym. Ehm. Ale właśnie miałam ten sam feeling, co ty, że bardzo często spotykałam się z tym, że czekałam bardzo na album jakiegoś artysty, puszczałam go sobie w dzień premiery i widzę, że są same single plus, nie wiem, trzy utwory. I myślę sobie, kurczę, nie ma tej ekscytacji, że nagle masz nie ten jeden singiel, tylko wiesz, zamiast cukierka to ty masz koszyk cukierków. I chciałam, żeby w mojej płycie było tak, że żeby jednak trochę tych utworów y, wrzucić dodatkowych, no więc się cieszę, że jest ich aż siedem. A skoro powiedziałaś już o księżniczka Type Beat, no to to jest z jednego jeszcze powodu mega potencjał singlowy, bo masz Fita. Oj tak. I to jakiego? Bardzo, bardzo się cieszę, że kaha się dograła do księżniczki Type Beat. Mm. Wahałam się trochę na zasadzie, że trochę się bałam zapytać, bo wszystkie moje poprzednie featuringi w ogóle wyglądały tak, że to Dziarma się pierwsza odezwała do mnie, Rosie się pierwsza nagrała w Chloe, u Chloe, więc nie miałam tej takiej natury, takiego pukania komuś do, do DM-ów. I tutaj um, trochę się bardziej otworzyłam po tym, jak um, po w koncercie Kolsów w Poznaniu. Um, ja, ja się wcześniej z Kachą poznałam, bo my z projektem Dawida, mojego, David, graliśmy support przed kolsami jakieś 3 lata temu. Na samym początku ja jeszcze nie miałam w ogóle żadnego singla po polsku, i wtedy się poznaliśmy, ale potem przez ten cały czas w ogóle ani razu się z nim nie widziałam. Zobaczyłam się z nią w tym roku i miałyśmy taką krótką wymianę zdań, ale poczułam się na tyle. Jakaś taka saportowana też z jej strony, że stwierdziłam, że wezmę się na, wiesz, Zbiorę wezmę się w garść tak, tak. i następnego dnia wysłam mi prewkę. I no, Kacha jest też, wydaje mi się, fanką Dawida Produkcji, więc chętnie się dograła. Wyobrażam to sobie, biorąc pod uwagę jego styl taki wiesz, zahaczający o hyperpode tak, dosyć mocno, prawda? Tak, więc wyobrażam w tym sobie. Tak, tak, tak. tak, tak. No jest taki mocno kaszmirkat dla mnie w ogóle. To jest Kashmir ale jest, wiesz, co? Drum and trochę. Tak, 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 tak. więc. Tak. To, to tak, to jest to, w co teraz idziemy, co wydaje mi się, że kacha też lubi. Mm -hmm. I wiesz też, może to trafiło dodatkowo w dobry moment, bo tak, z dwa, właśnie lata temu, może trzy, to też może być tylko moje zdanie, ale kacha była w wielu miejscach, nie? w wielu fitach. Tu mm -hmm. się pojawiał, wiesz, tak, o coś, nie, jakby du dużo, dużo różnych kawałków, i w pewnym momencie ona zastopowała z tym. Mm -hmm. I pewnie gdybyś wtedy spytała, to może by się nie może zgodziła. By było... Już abstrahując od tego, czy ty tak. byś się zebrała, wiesz, i tak dalej. To może wtedy, mam wrażenie, że ona sama w tym momencie miała dość. Ale... Tak, ja też miałam takie obawy, bo mam y, taką samą sytuację ze swojej strony. Bardzo często byłam w sytuacji, w której naraz podbiło do mnie za dużo osób. Ja też byłam w trakcie jeszcze domykania do płyty. A cały czas jednocześnie pracuję na etacie, pracuję teraz w Radio, więc naprawdę bardzo często musiałam odmówić nie z racji tego, że nie podoba mi się piosenka, czy nie chcę, tylko po prostu nie mam czasu i nie jestem w stanie się bardziej pocisnąć jeszcze. Ja też sama się nie realizuję, co bije się w pierś, powinnam już to ogarnąć. Ale muszę wtedy umówić studio, czy z Dawidem się spotkać w domu i tak dalej, więc stąd też ta moja obawa, że Kacha mogłaby nie mieć na to po prostu przestrzeni i wtedy też byłabym z tym totalnie okej. Okay. Ale na szczęście się udało. Ale się udało, no dobrze, ale um, dobra, wiesz, co bar bardzo mnie kurczyło, żeby ci wejść słowo i powiedziałaś, że nie mam czasu powiedzieć na siebie. Nie? I, 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 na SB niektóre na, na SB, na SB label. E, no. <grym> tak. <grym> nie, no, czek, coś, to moje słowa, nie Dominiki. Um, Także tak że Tak, to jest jedno, ale drugie, jeśli już mówimy o, o tekstach, no to ja myślę o własnym i e, własnym snem, mm -hmm. wiadomo, ale nie przestaje się go bać. Tak. Mm. Co jest strasznego? Czego się boisz? Ech, nie przestaje się go bać. Um, w ogóle utwór własnym i jego meaning jest taki, jego znaczenie jest takie dwutorowe, bo z jednej strony pierwsza zwrotka jest love songiem, i tam e, ku zaskoczeniu niektórych osób, interpretacji nie mówię sama do siebie, tylko mówię do, do osoby, z którą wtedy byłam. E, e, I cieszę się z tego, że sobie ta osoba dobrze radzi. E, a z drugiej strony mówię o tym moim śnie. E, Spełniania się jako artysta, który, o którym nigdy nie śniłam, jako nie wiem, 15, 19. Myślę, że śniłam, ale nie podejmowałam żadnych kroków. Jakby ta moja kariera muzyczna zaczęła się bardzo przez przypadek w zasadzie te trzy lata temu z hakiem. No i tak, jakby zarówno bycie z kimś w związku, jak i spełnianie swoich marzeń jest z drugiej strony przerażające. Boi się tej człowiek boi się straty, człowiek boi się, że coś go przytłoczy. Człowiek boi się zaryzykować, boi się tego, że zostanie zapomniany, i, i że jego. W ogóle muszę nawiązać to do takiej wczorajszej rozmowy, o tym, że ostatnio zaczęłam się bać, że jak już będę starsza, nie wiem, będę miała 50-60 lat, a na przykład, nie wiem, zakończę karierę muzyczną w wieku. 30, no nie, nie życzymy mi tego, ale powiedzmy, to będę tą taką babcią, wiesz, co przychodzi do swoich wnuków i ja to kiedyś to na nawinylu coś i moje wnuki będą, Jezu, babciu, wiesz, że będą takie zażenowane tym, co robię teraz, ale nie życzymy mi tego. E, tak, znam, znam ten rodzaj mema zresztą, nie? No tak, o, tam 30 lat temu grałam koncerty. Grałam tak, tak w by... zespole, a te dzieci tak. moje i wnuki będą miały takie Dobra, mamo już wiesz, obiad. A ja wtedy będę wspominać to, co się teraz dzieje. Ale za to byłabyś, wiesz, taką rock'n'rollową babcią, nie? Mam nadzieję, że taką będę. Dobrze. Życzę ci tego zatem. Miejmy nadzieję, że. One nie będą że wiedziały, tak, skoro... co w ogóle wiesz, co to jest tak, winyl pewnie. No. No, A właśnie może nie. Drogą, Proszę go podnieść, proszę go pokazać. On, to jest ważne. Tak. Piękny niebieski, inspirowany yy, trochę Cartoon Network. Trochę tu jest laboratorium Dextera, kolory, DD Vibe. Okej, okay, w ten sposób. Tak, tak, Wszystko się klei, dwukolorowy, ręcznie, wytłaczane. Byłam ostatnio właśnie w tłoczni i widziałam, jak to się robi na żywo. Jestem pełna podziwu, że to wszystko po prostu panie biorą takie kolorowe granulki, gniotą na prasę i wychodzi taki winyl. Ja też, gdy na niego patrzę, myślę o tafli wody. Tak. która jest spójna z um, twoją trochę strategią promocyjną na ten tak, album, prawda? Tak. No właśnie. E, zobacz mnie w czepku. E, lubisz pływać, rozumiem. Bardzo. Mój ulubiony sport. E, na początku pływałam za dzieciaka i miałam traumę po pływaniu w szkółce. Szkole. Mm. Tak, y Pływanie w szkółce, y, dużo dziewczynek naokoło, w szatni, wiesz, gwar, y, fakt, że nigdy mi nie wychodziło to pływanie za bardzo. Zawsze byłam tam, nie wiem, czwarta w szkole, a ósma w powiecie w jakiejś sztafecie i wiesz, jakby zero medal. Tak, ale właśnie to było to, że nie było tego pucharu medalu. Wiesz, zawsze wracałam z dyplomem pocieszenia i, i w zasadzie tyle. I odkryłam pływanie na nowo przy epce tak naprawdę, bo miałam bardzo niedaleko swojego miejsca zamieszkania ówczesnego basen i zauważyłam, że właśnie wkładanie głowy pod wodę na godzinę to jest niesamowity relaks i w ogóle zmieniłam swój sposób myślenia o tym, czym jest basen tak naprawdę. Sport o zdrowie to trzeba dodać, chociaż zależy, bo wiesz, znam kolegę, który sobie zerwał więzadło na w nogę, nie? I jakby Ajaj. potem był unieruchomiony trochę. Ajaj. Także wtedy wszyscy na jego widok. Mówili, co? Sport zdrowiem. <grym> ja w ogóle zaczęłam myśleć o tym, że sport to tylko i wyłącznie relaks i na przykład biegać też uwielbiam, czy, czy ćwiczyć jogę, ale nigdy nie mierzę, wiesz, jakby nie mam tych dziesięciu zegarków, ten na, nie wiem, jakiegoś tam, nie pobijam rekordów, nie, nie próbuję włączać rywalizacji w sport, bo wiem, że w moim przypadku to nie było dobre i za bardzo się fiksowałam. A teraz Wy, dla mnie to jest... przyjdzie, gdy będziesz tą rock'n'rollową babcią, nie? Że Będę albo, miał Albo bardziej rock'n'rollową ro rock mamą, nie? <grym> tak. z wieku średniego się. Zacznie i wtedy nie, jednak trzeba ten maraton przybyć. No, Mieszkam mi w tak... Warszawie, mam obowiązki. Powiem nie? tak, boję się, bo obecnie myślę, że sport jest dla mnie relaksem, bo adrenaliną jest dla mnie moja ścieżka muzyczna, na pewno. Ehm, wiąże się to z koncertami, występami. No, dużo, si du dużo adrenaliny jest w życiu artysty. No i może jak kiedyś w przyszłości zrezygnuję z tej ścieżki, to będę musiała sobie to czymś zastąpić. Tak, głód adrenaliny. Oby się nie pojawi. czymś ekstremalnym. Chociaż no mój nie. tata y, mocno ekstremalnie chodzi w, po górach w Nepalu i tego typu rzeczy, więc oby A trochę, trochę mam, trochę mam y, maczka w swojej krwi, więc y, może tak być. No. No to życzę twojemu tacie zdrowia i bezpieczeństwa przede wszystkim, Życzymy. bo to jest też taki sport, który, Dba którego ja się trochę obawiam, tak. nie. Ale co do pływania wiesz, ja powoli sobie też ostatnio wróciłem na basen. Wiem, Fajne. że to jest bardzo istotne dla naszej rozmowy, Słuchaj. ale... <grym> Nie, no jest, właśnie mega się tym miarę. Mam nadzieję, że może miałam jakiś mini, mini udział w tym, wiesz, tyle się naoglądałeś moich zdjęć. Trochę w tytku, tak było, tak, <grym> że z pewnością. Tydzień, trochę dobra, tak, widzisz, gardę. więc niektórzy do ciebie przychodzą i mówią, hej, widziałam cię kiedyś na koncercie i teraz też robię muzę, a ja przychodzę i mówię, tak, ja teraz chodzę na basen. <grym> <grym> ale było kilka takich osób, które y, poszło z powrotem na basen przez to, że zaczęłam dodawać z, z tego basenu content, więc tutaj czuję się influencerką, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. No Widzisz, no to można, nie? tylko ja sobie liczę te baseny jednak. No bo trzeba, wiesz, jeśli człowiek wraca do formy, to myśli sobie, że chciałby popatrzeć na to, czy dzisiaj przepłynie 10 basenów, czy już przepłynie 20. olimpijskich. Tak, tak. Myślę, że w ogóle to liczenie jest OK dla osób, które tego też potrzebują, do tego, żeby się zmotywować, tak jak mówisz. Jasne. Dobrze, zostawmy, zostawmy <grym> basen, wróćmy do płyty. Wracając do fitów, jak to jest z tymi fitami, wiesz, pod kątem, no nie wiem, Twojego wchodzenia w, z kimś we współpracę? To już się mm -hmm. zdarzało do tej pory, prawda? No, sama wspomniałaś wspomnieć martini mm -hmm. wcześniej, wiadomo, ale no, w przypadku umieszczenia tego już na płycie własnej, to jest inny rodzaj trochę, wiesz, relacji mm -hmm. z tym utworem. Jeżeli chodzi o Fit z Dziarmą, to znowu była to bardzo płynna, naturalna współpraca, którą tak naprawdę rozpoczął znowu Miron. Wydaje, już nie pamiętam tak na 100%, ale szukaliśmy Fita do przyjęć, myśleliśmy, że będzie to chłopak, raper, ale stwierdziliśmy, że to jest tak kobiecy numer, że trochę nie wiemy, kogo zapytać, żeby się potem nie bać, jaki będzie tego outcome, wiesz, żeby nie było tak, że ktoś po prostu weźmie temat kompletnie z drugiej strony. Yy... I w jakimś momencie, z tego co pamiętam, Miron po prostu pokazał ten utwór dziarmie i jej się na tyle spodobał, że powiedziała, że bardzo chętnie się dogra tą drugą zwrotkę. No, moim zdaniem ten utwór by naprawdę nie istniał, gdyby, gdyby nie zwrota dziarmy, więc tutaj bardzo, bardzo naturalnie. Z Kachą, tak naprawdę, to już opowiadałam, że, że, że po prostu do niej podeszłam, oswoiłam się, potem napisałam. A dlaczego na przykład więcej tych fitów nie ma? Na pewno kwestia czasowa to raz, ale też stwierdziłam, że jeżeli to ma być właśnie debiut, to chyba chcę dużo w tym albumie pogadać, jednak nie chcę za bardzo, żeby ten fit przeważył nad tym, że to jest mój album i stąd jakby zrezygnowaliśmy trochę z niektórych gościnek, a ja na niektóre się wstrzymałam, a na niektóre jeszcze na przykład featuring nie miał czasu, co jest kompletnie, kompletnie ok i zrozumiałe i być może z tymi osobami w następnym projekcie się, pojawiam okay, się Czyli tym. pieśń przyszłości potencjalnie. Tak. Dobrze. Tak. A no właśnie, jeśli mówisz o, o Dziarmie w Przyjedź, to w tym momencie sobie trudno wyobrazić kogoś innego w tym kawałku, bo ona weszła idealnie tak. w ten utwór. No ewentualnie wiesz co, tak myśląc o tym, jaki jest trochę bit, właśnie Marceli Bober mi tam jeśli już szukamy chłopaków. Tak, myślę, że tak. on się sp sprawdza w ogóle w takich tematykach też damskich, miłosnych. No, Czas Demona chociażby jest takim proof pointem do tego. Mm, ale nie ma co powtarzać patentów z drugiej strony, prawda? Chociaż Dziarma jest powtórzonym patentem no, na wie, zasadzie, że u niej była. Tak. <laughs> prawda, prawda. Ale nawet myślałam kiedyś o tym, żeby jeszcze jeden Dziarmie utwór zaproponować z płyty. Finalnie dokończyliśmy go też solo z Mironem, ale myślę, że tutaj może z Dziarmą też nie, nie koniec jeszcze współpracy. Dobrze, pieśń przyszłości. Ponownie, <laughs> ponownie. A wracając do wątku, który poruszyłaś w ogóle, nie wiem, w tym momencie już z 20 minut temu, czyli do otwierania się przed producentem, nie? Mm -hmm. To jest płyta, na której y, takie odnoszę wrażenie, otwiera się bardzo. Myślę, że tak. Niektóre wersy są na tyle odważne, że y, zastanawiam się, jak y, je uniosę na żywo, na przykład na koncertach. To jest w ogóle problem występującej artystki, występującego artysty, nie? że piszesz coś w, nie wiem, w dużych emocjach na przykład, a tak. potem jednak, tak. oj, czy ja dam radę na żywo, nie? No, co więcej, to się zdarza przecież, że ktoś się popłacze na koncercie własnym. Tak, na żywo to raz. Mnie bardzo wzrusza utwór, który mamy z Gabrysią, utwór Puzzle. Tam bardzo ciężko mi trzymać się dobrej linii, żeby ten głos mi nie drżał, bo jest on bardzo emocjonalny. No właśnie, trzeba troszeczkę balansować. Ja często bardzo mocno wczuwam się w utwór i go przeżywam, będąc już też na scenie, czyli dosłownie odtwarzam sobie sytuacje, o których, o których śpiewam, bo przez to czuję, że mogę te, więcej tej energii oddać słuchającym. Z drugiej strony muszę się właśnie troszeczkę kontrolować, żeby nie za bardzo się wczuć, żeby po prostu, tak jak mówisz, się, się nie popłakać, chociaż no, gdyby mi się to zdarzyło na scenie, to, to myślę, zdarza. że byłoby to normalne. No. Tak, tak, zdecydowanie, no bo po prostu byłoby normalne choćby dlatego, że wiemy, że to się zdarza. Dokładnie, dokładnie tak, no. Ariana Grande i nie raz na przykład. Też, plus, no nie wiem, masz prawo, nie? To też jest taka trochę kwestia. Chociaż tutaj właśnie przy tego rodzaju osobistych kawałkach ja się zastanawiam, jak to wygląda, gdy ktoś się do ciebie odzywa, że hej, to jest totalnie o mnie. To jest trochę trudny no. moment prawdopodobnie, nie? Miałam pierwszy raz przy stinglach z tego albumu, miałam taką sytuację. Nie dostałam tej informacji bezpośrednio, ale gdzieś tam naokoło do mnie doszła. No ta, ta osoba akurat przestrzeliła na zasadzie, że ta piosenka nie była o niej, ale jakby zwróciłam się z powrotem z, z wiadomością, że jeżeli jakkolwiek przez to się źle poczuła albo poczuła się urażona, Mimo, że to nie jest o niej, to, to przepraszam w takim razie i nie chciałam nikogo urazić. Aczkolwiek. Hmm. Wydaje mi się, że w tych wszystkich utworach, nawet jeżeli one są trochę o innej osobie, tak jak nie śpię, jak, jak to jest, um, zawsze staram się jednak trochę zatoczyć koło tak lirycznie i bardziej to jest autodis według mnie na mnie i na to, że ja jestem zazdrosna i na to, że ja sobie nie, roz, nie, nie radzę z rozstaniem, a nie ma tam bezpośrednich, mam wrażenie, takich strzałów w drugą osobę. Okej, okay, a to utożsamianie pozytywne za to, czyli to, gdy pisze do ciebie słuchacz, słuchaczka, że była w tej sytuacji, Okej, okay, no to to jest tu najlepsze, jest, to jest druga strona. Tak, nie? to jest najlepsze, co można w ogóle usłyszeć. Ja miałam ostatnio na koncercie taką sytuację, że dziewczyna do mnie podeszła po koncercie w Gdańsku i powiedziała, że musiała tutaj dzisiaj być, bo dwa dni temu zerwała z chłopakiem i musiała wykrzyczeć H2O. No i miałam <laughs> wtedy takie: "Wow, rzeczywiście ta, ta muzyka niesie ze sobą dużo emocji, które są tym dziewczynom i nie tylko dziewczynom bardzo potrzebne." H2O to jest dobry utwór do krzyczenia. Rzadko się z... Mam wrażenie, że w twojej dotychczasowej dyskografii tego nie jest tak wiele wcale, żeby tak. sobie pokrzyczeć, a B tu można. Bardzo mi się w ogóle podoba koncept zrobienia większej ilości takiej muzyki jak H2O. Tak, no dobrze. no To DJ Blik pokazuje. jesteśmy to tak. z DJem Blikiem umówieni. spokojnie. Dobrze. dobrze. To puszczamy oczko zatem tak. więc i, i czekamy na informacje w tej kwestii. Dobrze. No, ale właśnie, jeśli mówimy o zmianie, zmianach kierunku potencjalnych, o rozwoju potencjalnym, mhm. czego ty słuchasz po prostu? Bo to z tego trochę czasem wynika, nie? że tak. wiesz, na co w tym momencie mamy ochotę, czego najczęściej słuchamy, wiesz? Ja, gdybyśmy się spotkali. Cztery lata temu pewnie nie byłbym zainteresowany Twoją muzyką, nie? Mm -hmm. Tak by wyszło, bo gust się zmienia, tak. po prostu. A w tym momencie hej, jesteśmy tu. Dokładnie. Yy, mi też gust się zmienia, yy, i chociażby dlatego yy, wydaje mi się, że po tym albumie ciężko byłoby mnie nazwać znowu nadzieją polskiego RB, bo tego RB trochę jest. Tam, dwa, trzy numery powiedziałabym. Ale ja nie słucham dzisiaj na przykład RB, jestem bardzo pomiędzy, jeśli chodzi o to, w jaką stronę chcę pójść z moją muzyką. I zobaczymy pewnie to. Pewnie to będzie zależeć od tego, w jakim jestem humorze w momencie, w którym wejdziemy do studia, bo jestem trochę pomiędzy tym, że bardzo, bardzo ekscytują mnie raperki takie jak Karabuła, jak Bibi Trix. Właśnie wczoraj znalazłam, muszę ci. Yy... Sprawdzić, czy ja mam. Taką e, raperkę Wajada, z tego co pamiętam. I robi z jakimiś raperami, którzy też są na featuringach u Erla Sweatshirta. Zaraz ją znajdę. Hmm. No, może później w takim razie. Dobrze, poszukamy. W potem. każdym razie taki damski, bardziej zblazowany e, rap. Trochę taki offbeat. Mam wrażenie, że tego nie ma w Polsce, albo ja jeszcze się nie dogrzebałam, może jest gdzieś yy, w undergroundzie. Więc z jednej strony chciałabym coś takiego zrobić, a z drugiej strony bardzo mnie ciągnie do tej muzyki tanecznej, takiej, wiesz, yy, no tro trochę inspiracyjnie takiej jak H2O. Yy, trochę, trochę takiej Charlie XCX, ale nie rejwowej stricte, ale takiej bardziej house'owej, bo wydaje mi się, że na to też jest yy, duży głód i no, sama to H2O strasznie lubię w momencie, powiedziałeś Charlie XCX, w momencie, kiedy wyszło, nie powiem całego tytułu, ale remixy Brat, mm -hmm. to one Brad, są już... But it, and it's completely different, different but, but still, still Brat. Tak. Coś, coś, coś tego rodzaju, to, to to byłby w ogóle ciekawy kierunek, jakby Dominika Płonka Fitzscheiger w 365. Dokładnie. To byłby banger, to faktycznie, <laughs> faktycznie, ale wiesz, na przykład możesz iść w różne strony wydając epki. Prawda, i raczej jak rozmawiam o tym z moimi producentami, to idziemy w tym kierunku, żeby sobie poepkować teraz. Nie mam dużego parcia na kolejny big album. Big album wychodzi teraz, więc na chwilę to będzie to, a co później zobaczymy. Nie będziemy się nudzić, na pewno. To z pewnością, co więcej. Epka może mieć, wiesz, siedem kawałków, może być trzy, więc to też jest takie nie do końca ograniczające, nie? Nawet nie pamiętam, ile ma DDFP. 6, 7, coś takiego? 6 chyba, staje się. Okay. Ale mogę się mylić <głos> <głos> też. <głos> Także tak to jest. Ja powinnam wiedzieć. No, ja też powinienem wiedzieć. Ale, ale w tym momencie, no właśnie, czy my mówiliśmy wcześniej o nieliczeniu do końca? Właśnie, nie? właśnie. Nie liczymy. Muzyka dla relaksu. Tak, muzyka dla relaksu. Wiesz, to jest jedno, że można wydawać epki, czyli na przykład trzy traki z DJ'em Blikiem bardziej klubowe, trzy traki z powrotem na przykład nie, bardziej. Nie zdradzaj za wielu pomysłów, słuchaj. Mówisz dokładnie. Dobrze, pomidor. Jak myśli moja głowa. Pomidor, nie. ale wobec tego. To inna kwestia. Powiedziałeś, nadzieja polskiego RB. To jest. Mhm. W ogóle, i, jeśli rozmawiam z kimś, kto jest określany nadzieją polskiego czegoś, albo nadzieją młodego czegoś, no. to zazwyczaj wszyscy wywracają oczami. Nikt tego nie chce. Przestań. Nie? Tak, w ogóle ja też nie chcę takiej. Nie, nie pamiętam, gdzie ten nagłówek był. Bardzo mi miło, że ktoś w taki sposób o mnie pomyślał. To jest bardzo schlebiające. Bardziej odnoszę się tu do tego, że nie mam dużo. Być może na początku rzeczywiście swojej przygody muzycznej było dużo Snoa Allegra, George Smith, ale na przykład najnowszy album George Smith kompletnie mi nie siedzi. Dla mnie to jest nuda i trochę wydaje mi się, że też muzyka się zmienia, robi się bardziej dynamiczna, ludzi właśnie bardziej jara coś szybszego. Może nie wszystkich, ale przynajmniej. Ja mam takie wrażenie, że w tę stronę to idzie, plus te wszystkie hyperpopowe rzeczy i, i to, co robi mój brat, to też mnie bardzo inspiruje. I bardzo często właśnie na przykład mój brat wydaje swój utwór z projektu DAFID i mam takie David, jakbym chciała, żeby to było moje, wiesz, żeby mój wokal tam wszedł i dosłownie identyczna piosenka, tylko, tylko z moim wokalem. Więc no, myślę że, myślę, że w żadnym gatunku się nie zamknę, więc nie ma co dawać naklejek po prostu. Okej, okay, w tę stronę, dobra, bo to też, no właśnie, znowu to, to jest taka łatka dziwna. Ja, ja rozumiem pokusę jako dziennikarz, żeby dawać takie łatki, żeby jakoś trzeba coś opisać, jakoś trzeba coś określić. Może by mi to potem pomogło przy jakichś nagrodach i tak dalej, bo tam już, nagle, tam już nagle są gatunki i tak się zastanawiałam z tym swoim albumem, um, jakby gdzieś um, była taka możliwość dostać jakąś nominację, to w jakim gatunku? I tutaj co, R&B, pop... Elektronika, trochę, trochę tego, trochę tamtego. Jestem przekonany, że gdyby oceniała cię jedna z takich wiesz, ważnych akademii, to byłoby to pop po prostu. Pewnie tak, pewnie tak. Ale okay. tak. Jesteśmy, Bo dzisiaj jesteśmy... elektronika i rap mm. i R&B są popem też, po prostu. Absolutnie tak. Zresztą no, ciekawie się patrzy na kontekst muzyki w, w historii, nie? jeśli patrzymy na to, że nie wiem, Nevermind to jest płyta popowa w sumie, nie. Czemu nie? Prawda. Czemu nie? Więc R&B moim zdaniem jest totalnie popową muzyką. Zwłaszcza dzisiaj, gdy mamy do czynienia już z takimi ekstremami jakimiś, jak jakiś wieś, Black Metal obok, jakiś tak. totalnie poszarpany breakbeat, czy breakcore bardziej nawet, nie? No to, to w tym momencie R&B jest popem. I Dokładnie. nic w tym złego. Tak, ja jestem z tym ok. No właśnie, nauczyłaś no, się lubić pop, tak? O tym... Aha. Skręciliśmy ładnie. E, Co za oczy oczywiście, że tak. Zawsze lubiłam pop, ale w kontekście śpiewania muzyki popowej jest mi teraz do tego bliżej. E, myślę, że chociażby uczucia takie jak szczęśliwa miłość i zakochanie, najlepiej się o nich mówi w popowych piosenkach i te tematyki najczęściej w, takie, w, taki, w taki gatunek wskakują, więc e, tego popu też trochę jest. Myślę, że głównie właśnie nie mam czasu na siebie i pop. Tak, i to w momencie, gdy mówimy o pozytywnych emocjach, bo jeśli mówimy o negatywnych, to jest dużo gatunków, w których można by się odnieść do miłości. <grym> tak, i tu bardziej zawsze wchodzi hip-hop, mimo wszystko. E, no Już i ma, pozdrawiam ma... emo oczywiście. ale to <grym> Może kiedyś, epka emo. Tak. Ale właśnie, wiem o co jeszcze chciałem dopytać, bo tak patrzę cały czas na ten winyl, cały czas myślę o, wiesz, o, o wizualach mhm. i myślę o e, klipie do Nie mam czasu na siebie i zastanawiam się ile ryb ucierpiało. Mm, ryby już były in, na innym świecie no tak. w momencie nagrywania e, tych rzeczy w sklepie rybnym. E, na szczęście mm, rybny u Karolci, z tego, co pamiętam, e, się nazywa i e, użyczył nam tej miejscówki i sprzedawcy byli bardzo ok z tym, żebyśmy po prostu te ryby tam trochę je, jeszcze pomordowali. Mm. Bar bardzo fajny w ogóle dzień zdjęciowy. Ekipa taka sklejona, w ogóle trochę, trochę last minute. Tam też Michał Gerlach pomagał mi bardzo przy ruchu. Movement Director, co bardzo mnie cieszy, bo czuję, że w ogóle też ruchowo bardzo się odblokowałam na tym klipie. Dużo bardziej niż na wcześniejszych, gdzie tam tylko się bujałam i trochę sobie lipsyncowałam, także no jeden z moich ulubionych wizuali w tym, przy tym albumie. Mój ulubiony moment to jest jednak krzyczenie do ryby, wołanie do ryby. Okay. To, to, nie, no, tam, i... tam musiałam tak mocno wyjść ze strefy komfortu, bo warto zaznaczyć, że ten rybny nie był w tym dniu zamknięty, tylko cały czas wchodzili goście. Nie. Taka była umowa, żeby ten rybny dostać <laughs> Za friko. E, więc e, słuchajcie, jest taka historia, że jeszcze w, tra w trakcie kręcenia tego teledysku przeszedł Maciek Poreda z Lordofonu kupić sobie rybę tak po prostu, bo mieszka na Powiślu. On wchodzi, patrzy się na mnie, ja się patrzę na niego, on mówi, co ty tu robisz? Ja mówię, no kręcę teledysk, a ty? on mówi, to jest mój ulubiony rybny. No i było tak dziwnie. Co ciekawe, Maciek... E, przechodził też obok e, planu drugiego klipu e, z Dziarmą, bo był on też kręcony na Powiślu. I jak ja go zobaczyłam przy tym drugim klipie, mówię, Maciek, co ty chcesz u mnie w teledysku wystąpić? W sensie jakiś Camillo? to jest, Tak. No, bo okazało się, że też akurat przechodził przypadkiem, więc no, dużo magicznych rzeczy się działo na planie. Co za przypadek. <laughs> tak. Nie, ale to by było śmieszne, jak gdyby było absolutnie nieplanowane. On się nagle po prostu pojawia, wiesz, na, na trzy sekundy Tak, tak. i tyle. Tak, to tak. wiesz, na, na przyszłość to było Mogli ciekawe. Mogliśmy by to zrobić w tak. sumie. ale jeśli już mówimy o klipach, one są połączone ze sobą scenograficznie, tak. drobnie, tak? Mm -hmm, Są mm -hmm. pewne nawiązania, wiesz, w właśnie nie mam czasu na siebie mamy plakat z dziarmu. Tak. tak. E, tutaj był mały hint. E, drugim takim nawiązaniem jest fakt, że na końcu utworu nie mam czasu na siebie, kładę się na ladzie i z tej lady też wstaję w utworze przyjęć. To zasługa akurat Szymona Golędzinowskiego, który był artdirektorem w zasadzie całego albumu. On też jest odpo odpowiedzialny za obrawę graficzną samego winyla. On też zrobił ten piękny rysunek na Tisie, więc, człowiek orkiestra w zasadzie. I wyreżyserował teledyski i, i zrobił wszystkie te rzeczy fizyczne, które merch cały tak naprawdę, który promuje album. No i w późniejszych wizualach też nawiązuję strojami, bo chociażby w wizualu do Pop mam strój z, z nie mam czasu na siebie. Trochę tego. Jakby to wszystko spisać, to rzeczywiście dużo rzeczy się ze sobą łączy. No tak, no to, to, to widać chociaż wiesz, nie, nie wszystkie klipy, prawda? No bo e, który, m, któryś jeden klip jest z koncertu. Własnym, Własnym. No tak, tak, tak. tak, Własnym ostatnio, ostatni ten singiel um, zdecydowaliśmy się na, na taki wizual właśnie um, koncertowy, chociażby ze względu na to, że właśnie do tych koncertów nawiązuje w utworze i do tych najbardziej przerażających, a jednocześnie najbardziej sennych momentów z życia artysty. To została nam jeszcze jedna kwestia, która jest trochę poboczna do albumu, ale sesja z Hoshi. Oj tak. Piękne, Jak, piękna, piękna wersja. Pomoczna. No, no. W sumie mam na myśli to, że to nie dzieje się na albumie. Tak, tak. To jest Prawda. obok albumu, to jest Prawda. dodatkowa wersja utworu. Jak to jest? Tak. Dokładnie. Mm, niesamowita przygoda. Ja, szczerze mówiąc, trochę liczyłam na to zaproszenie od Hoshi, bo byłam, jestem potężną fanką też pierwszego sezonu tych live'ów. Cudownie mi się z chłopakami grało. To są tak niesamowicie utalentowane osoby i, i też poczułam się na tyle komfortowo tam od razu, co, co było cudowne. No nie mogę się doczekać. To Kuba Więc też startuje z takim kon koncertem, gdzie, gdzie będą osoby, które grały te live. It. Tak, zostało ogłoszone kilka dni temu dosłownie. Chyba tak, tak, tak. tak, tak. tak. I, I z tego co pamiętam, co to będzie się działo w lutym? Tak jest. No, Także nie mogę w się Nostr. też doczekać. Tak. W Katowicach. Nie mogę się doczekać, jak będzie brzmiało na żywo, bo no, ten mój utwór jak to jest, bardzo go lubię w podstawowej wersji, ale rozumiem też osoby, które komentowały, że, że ta wersja live'owa bardziej im siedzi, bo rzeczywiście jest kompletnie inna. My w ogóle ten utwór dwukrotnie przyspieszyliśmy na tej wersji live'owej, więc może to dla niektórych osób jest tym elementem takim magicznym. Może być, ja się spotkałem z tym, że kilka osób mi powiedziało, że tam pierwotna tam no, w porządku, nie? Albo tam może tak nie do końca, po czym nagle Hoshi i wow, ale tu się dzieje, nie? . Co ja mogę powiedzieć? Moim znajomowie są świetne. Nie? Co więcej, nie, niewiele wcześniej spotkałem kogoś, kto mi mówi: do tej pory, tak Dominika Płonka mi nie siedziała, ale to jest numer, nie? I tak właśnie bardzo potem tak, jest to Hoshi, które jeszcze bardziej to wywraca. Wydaje mi się, że też wokalnie się tam bardzo otworzyłam, że raczej nie mam takich momentów, w których, wiesz, na końcu jakieś wokalizy krzyczę i tam śpiewam i tak dalej, a, a tutaj jakoś przez to, że to była live muzyka, wiesz, że, że, że był ten element jazzowy, to jakoś kompletnie się odpaliłam, tak jakbym była na jakimś dżemem, no. Ale to, mam wrażenie, że to sprzyja ta forma, bo jak spojrzymy na alerty RCB Ofeli tam, no to, to też, co tam się dzieje? Co tam ja, się dzieje? Ja, alerty RCB Ofeli, ten live z Hoshi, ja nabiłam tam połowę wyświetleń przysięgam. Nie Słuch, to się. jest mój to ja ulubiony drugą live zawsze, nie, To jest w ogóle to, jej wokal jest tak lekki tam. Ja w ogóle jestem fanką Ofeli i jej twórczości. Yy, ale to, co się tam dzieje na tym, no po prostu ja o tym mówię i myślę i ja mam takie ciarki, że to jest niesamowite. no. Tak, ja też mam to przed oczami w tym momencie, nie i. Tam, tam nie ma złej sesji na Hoshi, ale są lepsze, są tak. takie odstające i to no jest nie, jedna no, z nich, nie? Yy, tak, Ofelia to jest gwiazdka tam. tam kompletnie, no widać chemię taką między nimi tam i, i słychać, że czapki z głów. Przepiękne to jest. W momencie, kiedy rozmawiamy, jesteś przed koncertami tak. jeszcze. Myślę, że warto powiedzieć, mimo że ja już ci widziałem na żywo, z kim grasz te koncerty? Koncerty premierowe gram z moim bendem, z Dawidem Płonką, moim producentem i z Gabrielą Cichy, moją producentką. Mam taką cudowną ekipę. Śmiejemy się, że w ogóle wyglądamy trochę jak dzieciaki przez to, że zarówno Dawid i Gabi wyglądają bardzo młodo, to, to wyglądamy jak, jak taki kid band. W Warszawie gramy 22 października. W bardzo, bardzo. Także zapraszamy. No, i mam jednego gościa na ten koncert, ale jeszcze nie zdradzam. To to jest? Albo można szukać po moich socialach. Tam się spotkamy, to ja się dowiem, co to będzie za gość, Ale to, to dopiero pieśń przyszłości. No i jeszcze, no, kiedy to już będzie można posłuchać tej rozmowy, czy ją obejrzeć, to już będzie po, oczywiście, ale jest jeszcze Kraków. Tak, jest jeszcze Kraków, ale właśnie z tyłu głowy miałam to, że, że rozmowa będzie po. Kraków, pols record Store, spełnienie moich marzeń w ogóle zagrać w Store, również do tego, że płyta fizyczne, fizycznie wyszła tylko na winelu, tylko i aż. No, i tam nie mogę się doczekać, bo to jest moje miejsce w ogóle Bożego Ciała. To jest ulica dosłownie obok mojego liceum. Ja jestem spod Krakowa i do Krakowa do liceum chodziłam, więc. Super, naprawdę nie mogę się doczekać. To jest też miejsce, gdzie nie tak dawno połączył się młody zespół drzodzowy Omasta z Rychem Peją. Także oh wow. może być ciekawe. O, oh wow. tak, Jeśli się nie mylę, to było tam. Także to może być um, ciekawe miejsce, też na, naznaczone aurą taką Jeszcze. trochę. Nie? nie mogę się doczekać. No, pewnie jak tego słuchacie, to już jestem po z tymi emocjami, ale. Super rzeczy. Ja w ogóle pierwszy raz w życiu gram swoje koncerty, wiesz? Swoje biletowane na zasadzie, nie, jakiś festiwal, gościni i tak dalej, więc to jest bardzo ekscytujące, że ktoś kupuje bilet i chce przyjść stricte zobaczyć mnie z moim będem. W tym momencie absolutnie mnie już to nie dziwi. Dominika Płonka, Dominika Daniela, jej płyta jest album Tygodnia w Czwórce. Dzięki, Dzięki wielkie.